Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Czy rząd zamierza ostatecznie pogrzebać projekt CPK? To jest moje pytanie. Natomiast niezależnie od wyników audytu czy kwestii finansowych, ten rząd żadnych strategicznych inwestycji prawdopodobnie nie będzie potrafił zrealizować. Do tego potrzeba zgody kilku kolejnych kadencji parlamentu i kolejnych rządów. Wy poszliście w totalną wojnę ze sobą. Panuje atmosfera złośliwego rewanżyzmu. Natomiast prawdziwą przyczyną blokowania wielkich strategicznych inwestycji jest czujne oko sąsiada zza Odry. Nie odważycie się zrobić czegokolwiek, co by się nie spodobało w Berlinie. Mamy ogromne społeczne poparcie dla inwestycji w CPK. Nie możecie tego zignorować. Z drugiej strony istnieją też obawy mieszkańców, słuszne, uzasadnione, którzy będą wywłaszczani pod budowę szprych. Należy zbadać, czy ich wyznaczenie jest faktycznie optymalne oraz uczciwie rekompensować straty mieszkańcom. Zadbajmy o interes obywateli i gospodarki. Skupmy się na zdaniu ekspertów i ponad podziałami przystąpmy do realizacji tej i innych strategicznych inwestycji. Dziękuję bardzo.